Hej kochani, dziś pogadamy znowu o butach i będę mieć dla was świetne rozdanie pod koniec tego filmu. Napiszcie mi najpierw na samym początku, zanim jeszcze weźmiecie udział, czy pasuje mi ten kolor pomadki. To jest pomadka, taka kredka z Bobbi Brown w kolorze, jakim widzicie, czyli taki oranż totalny. Jestem troszeczkę bardziej opalona i wydaje mi się, że do palenizny taki kolor pasuje, ale nie jestem przekonana w 100%, więc napiszcie mi na dole, czy pasuje, czy nie. Dobra kochani, najpierw pokażę wam buty, które zamawiałam ja, moja siostra, moja mama, moja jedna przyjaciółka i moja druga przyjaciółka, także tych butów jest bardzo dużo. Zamówiłyśmy podobne, są tu w sumie i trampki, i alameliski i wszystko wam tutaj pokażę po kolei. Nie mam tu butów mojej mamy i mojej siostry, ale pokażę wam na przebitkach, bo nagrałam. No i zostańcie do końca, bo będzie, słuchajcie, rozdanie. Co do butów, jak po tytule widzicie, wszystko jest z Elilu, czyli bardzo, bardzo dobre ceny. Jeżeli chodzi o buty Elilu, to jak dobrze sobie dobierzecie rozmiar wkładki, jeżeli mierzycie dobrze stopę w centymetrach, to naprawdę możecie być bardzo zadowolone z butów, bo nie dość, że są bardzo tanie, to naprawdę mają bardzo fajne wzory. Widzimy często na innych stronach właśnie powtarzające się modele, ale jednak Elilu ma najlepsze ceny. Zacznę może od butów, które wybrała sobie moja przyjaciółka. Są to takie prześliczne meliski, ale powiem wam, że takich jeszcze nie widziałam, bo te meliski mają taką fajną podeszwę. Naprawdę, jeszcze nie w Mel by Melissa, ani w innych markach tego nie widziałam. Wygląda to po prostu tak cukiereczkowo, białe właśnie z miętą. I tu mamy kokardę, nie wiem czy to widzicie, i kokarda ma taki malutki kryształeczek. Także wygląda to naprawdę cudownie. Z jednej strony taka podeszwa jak kiedyś była w tych wszystkich sandałkach gumowych, a z drugiej strony takie cudowne buciczki jeszcze z kokardką, z kryształem. Cudowne. I tak jak mówiłam, buty są tanie, słuchajcie, tam buty dostaniecie już od 20 zł, dosłownie 20, 30, 40 zł max. Te melisy są no tak tanie, że nigdy nie widziałam tak tanich butów. I naprawdę wydają się być wygodne, jeszcze nic nie przesądzam, bo niestety na mnie nie było rozmiaru, jeżeli chodzi o melisy. Jeżeli chodzi o mnie, to wybrałam sobie takie fajne espadryle i espadryle zawsze wracają w modę. Słuchajcie, jak ja już byłam w podstawówce, to były modne espadryle, czyli buty sznurkowe. Wtedy też weszły buty korkowe, w sensie wróciły, bo kiedyś dawno temu były korki, jak pewnie moja mama była młoda. Później jak właśnie ja byłam w podstawówce, bo wróciły korki i sznurki, no i teraz z powrotem. Zakładam już je na nogę, są dobre. Jak widzicie, ta koturna jest niewysoka. Tu mamy taki zamsz granatowe, zapinane w kostkę. Uwielbiam, jak buty są zapinane w kostkę, bo to się lepiej trzyma. A tu mamy taki płócienny pasek. Także naprawdę bardzo ładne buciki. I jeżeli chodzi o mój rozmiar, to mam je w rozmiarze 41, czyli mój standardowy. I faktycznie, jeżeli chodzi o te buty, to rozmiarowo się zgadzają. Podobne buty dostaniecie teraz w H&M, jednak jeżeli chodzi o cenę, no to przynajmniej dwa razy taka, jak na Elilu. Kolejne buty są moje i bardzo podobne buty wybrała sobie moja mama. Pokażę wam najpierw właśnie moje. Takie, jak wiecie, mam bardzo podobne, zresztą wrzucałam wam film parę dni temu z TK Maxa. Te były o wiele tańsze, już nie pamiętam naprawdę ile kosztowało, ale zobaczycie sobie. Sznurowanie muszę właśnie sobie tu zasznurować, takie bardziej ozdobne. No i znowu wykonane z takiego bardzo cienkiego materiału, z takiej ala skarpety, bardzo giętka podeszwa i to są ukochane buty mojej mamy. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni film Elilu, ale moja mama ma już takie pomarańczowe i teraz zamówiłam jej ten kolor, ciemniejszy szary i jaśniejszy szary, taki srebrny. I mama jest po prostu zachwycona. Powiedziała, że teraz już nie chce więcej butów, że po prostu te jej wystarczą, bo to są jej ukochane buty i chodzi w nich wszędzie i do wszystkiego. Faktycznie, jeżeli chcecie fajne buty sportowe, które mają właśnie giętką podeszwę i są niedrogie, to bardzo wam te polecam i to jest też rekomendacja mojej mamy. Dalej mam znowu melisy. Te wybrała sobie z kolei moja Madzia. No piękne, w środku centkowane. One są całe gumowe, tutaj też jest guma. I ta kokardka, która tu jest, jest z materiału i tu ma jeszcze taką małą przywieszkę kokardki, ale buty są całe gumowe. Jak wiecie, Melisa ma bardzo podobne właśnie kroje, jeżeli chodzi o buty. Takiego modelu konkretnie nie widziałam, także jest to jakiś taki, wiecie, inspirowany Melisą, ale naprawdę śliczne. Jestem przekonana, że będą na nią dobre, bo ja mierzyłam, to jest 39 i są na mnie trochę przyciasne, więc na pewno na Magdę będą dobre. No uważam, że są naprawdę przesłodkie. Także dobry wybór. A wiecie, zawsze jeżeli sobie źle dobierzecie buty, możecie je po prostu odesłać i wymienić. To jest sklep internetowy, więc tutaj nie ma problemu z wymianą. Pytacie mnie w mailach zawsze, jak to jest właśnie, kiedy chcę zwrócić buty, czy to jest ryzyko i tak dalej. Słuchajcie, jak kupujecie w sklepie internetowym i jeszcze w dobrze znanym sklepie internetowym, nie ma problemu ze zwrotami i z wymianą, ponieważ takie jest prawo, sklepy muszą wymieniać i wymieniają i nie ma z tym żadnego problemu. Ja już nieraz wymieniałam jakieś buty. Kolejne meliski są dla mojej drugiej przyjaciółki i to są takie beżowe sandałki, tutaj zapinane z boku i tu mają taki
złoty znaczek. Nie wiem, co to znaczy, czy to są jakieś literki, czy nie, czy po prostu tak. I wygląda tak, no moim zdaniem też śliczne. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest 37, kolor beżowy. Coś cudownego. Uważam, że naprawdę piękne butki na lato. Niestety ja w takich płaskich nie mogę już chodzić, takich płaskich. Ale jeżeli nie macie problemu ze stopami, no to po prostu kupujcie, bo są śliczne. Jeszcze jedna Melisy, Magda zamówiła sobie też takie. Właśnie też sandałki zapinane w kostce. Te już są w takim bardziej odblaskowym kolorze. Tutaj mają właśnie złoty trójkąt. No też są po prostu moim zdaniem prześliczne. Na pewno będą wygodne, giętkie, także bardzo, bardzo fajne Melisy. Buty, które zamówiła moja siostra, to są kalosze, a drugie to były szpilki. Stwierdziła, że nie chce kupować butów a la sandałki czy meliski, ponieważ w Szkocji jest troszeczkę inna pogoda i że bardziej przydadzą się właśnie kalosze. I kalosze naprawdę mnie zaskoczyły, bo wydają się być bardzo, bardzo wygodne. Zresztą takie buty poleciła mi kiedyś Bugi i mówiła, że to są jej ukochane właśnie kaloszki, często w nich chodziła. Drugie buty to są szpileczki, no bardzo, bardzo zgrabne, takie wpadające w granat, także też Wam podlinkuję na dole. Kochani, to mój krótki film. Mam nadzieję, że te buty z Elilu Wam się podobały. Teraz co musicie zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu i co można wygrać? Do wygrania jak zwykle będą 3 pary butów, wybrane przez Was buty, także idźcie teraz na stronę Elilu. Strona może się początkowo zawiesić, ale poczekajcie, wszystkie zgłoszenia przez cały tydzień będą ważne. Cały regulamin macie na dole. Idźcie na stronę, wybierzcie sobie swoją idealną parę butów, którą chcecie wygrać na te wakacje i napiszcie mi, dlaczego akurat tę parę wybieracie na wakacje, dlaczego ta para jest taka szczególna, dlaczego chcecie wygrać. No i po tygodniu wybiorę 3 najbardziej kreatywne komentarze i nagrodzę razem z Elilu po wybranej parze butów. Pamiętajcie tylko, żeby zobaczyć, czy jest Wasz rozmiar na stronie, czy nie. Kochani, to wszystko. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli lubicie butowniczkę, jeżeli lubicie hole, jeżeli lubicie rozdania. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!